Cześć, witajcie w piątym odcinku drugiego sezonu Samochodów Moich Widzów. W tym odcinku pojawi się 6 osób. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli na live'ie i pomagali mi oceniać właśnie te osoby. Za to serdeczne dzięki i mam nadzieję, że pojawicie się na przyszłym live'ie, którego zorganizuję mam nadzieję w ten weekend. Zaraz przejdziemy do oglądania, ale zostańcie proszę do końca, ponieważ w tym odcinku powiem wam jak zdobyć ocenę 10 na 10. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, jeżeli doceniasz chociaż trochę moją pracę, proszę zasubskrybuj mój kanał, klikając ten czerwony przycisk pod tym filmem. Pierwszą osobą w tym zestawieniu jest Szymon. Szymon, żółwik dla ciebie. Szymon, mój widz, wysłał nam Audi A6 w bazie C5 1.9 TDI. Kolor auta to kolor czarny. Auto kosztuje około 15 tysięcy złotych. Koni ma 138, przebieg 294 tysiące kilometrów. W środku auta biała skóra i drewno. W przyszłości planowane jest przyciemnienie szyb tej audycji. Szymon dołączył do grupy na Facebooku, zasubskrybował również mój kanał, także znalazł się w tym odcinku. Niestety Szymon nie zasłonił tablic rejestracyjnych, więc musiałem zrobić to za niego, a was proszę o to, abyście podczas wysyłania zdjęć najpierw zamazali tablicę, a później je przesłali. Szymon niestety troszkę mało opisu, mało zdjęć, trochę szkoda, bo mogłeś z tego auta naprawdę wyciągnąć znacznie wyższą ocenę. Dostajesz ocenę 6 na 10, która nie jest tak mała, ale dało się lepiej. Kolejną osobą jest Wiktoria i Wiktoria, dla ciebie również lecą serdeczne pozdrowionka. Wiktoria natomiast wysłała auto swojego taty. Jest to Ford Mondeo MK4. Rocznik tego auta to 2008 rok. Ma napęd na przednie koła. Posiada automatyczną skrzynię biegów, a samo auto chodzi bardzo cicho. Jeżeli chodzi o moc silnika, to posiada on 140 koni mechanicznych, silnik TDCi. Posiada przyciemniane tylne szyby. Został zakupiony około 3-4 miesiące temu, a kwota jaką przyszło im za niego zapłacić to 23 tysiące złotych. Auto posiada silnik diesla o pojemności 2 litrów. Wiktoria prawdopodobnie sama nie jeździ tym autem, ale wspomina, że z miejsca pasażera jest bardzo przyjemnie. Praca silnika jest równie miła dla ucha i nie brzmi jak stary klekot. Pomimo, że wnętrze nie jest najpiękniejsze, deska rozdzielcza dodaje swojego uroku. Tata jeszcze pragnie dodać, że z miejsca prowadzącego również bardzo fajnie się jeździ tym samochodem. Jest o wiele lepiej niż w poprzednim Fordzie MK3, którego mieli z 2001 roku. Wadą było to, że wszystko było po prostu słychać podczas jazdy. W mojej opinii jest tu już znacznie lepiej, jeżeli chodzi o opis, niemniej zdjęcia pozostawiają troszeczkę do życzenia. Daję ocenę 6,5 na 10, nie jest to zła ocena, a pamiętajcie, w tym sezonie jesteśmy bardziej rygorystyczni niż w sezonie pierwszym. Także każda ocena powyżej 5 jest już naprawdę dobrą oceną. Przechodzimy do kolejnej osoby. Tą osobą jest Paweł. Paweł, dla ciebie pozdrowienia. Przesłał on nam Kia Sportage z 2015 roku. Auto posiada silnik 1.7 w dieslu o mocy 116 koni mechanicznych. Pracuje on z 6-biegową skrzynią biegów manualną. Auto w środku ma fotele, które są z pół skóry i pół alkantary. Ma również dotykowy 7-calowy monitor oraz głośniki firmy Infiniti. Paweł jest pierwszym właścicielem tego pojazdu. Auto ma napęd naprzód, więc nie jest jakimś demonem prędkości, można nim wygodnie i cicho popodróżować, nawet przy prędkościach 140 km na godzinę. Auto pali w mieście 7,1 litra, a w trasie można zejść do 6,5 litra na 100 km. Pan Paweł trochę poleciał po łatwiźnie, ponieważ zrobił prawdopodobnie zdjęcia pod domem. Ja osobiście doceniam bardzo, jeżeli ktoś wyjedzie swoim samochodem, zrobi zdjęcia w ciekawej scenerii, chociaż tutaj nie jest najgorzej. W mojej opinii ponadto auto w kolorze pięknym, bo białym i jak najbardziej do takiego auta ten kolor się nadaje. Sam osobiście kiedyś miałem Sportage'a, a tutaj Paweł wspomina, że auto pali mu 6,5 litra, mi paliło troszeczkę mniej, więc Paweł prawdopodobnie lubi sobie depnąć. W mojej opinii zasłużone 7 na 10, tak samo to auto oceniliśmy na live'ie. Kolejną osobą w tym zestawieniu jest Wicek. Wicek, dla ciebie pozdrowienia. Wysłał nam on zdjęcia auta swojego brata. Jest to Volkswagen Golf 5 4Motion z 2007 roku. Oczywiście 1.9 TDI. Silnik o mocy 105 koni mechanicznych, oznaczenie BLS. Auto ma bardzo mały przebieg. Brat ma już go od pół roku i super się nim jeździ, choć bardzo dużo pali, ale co poradzić. W sumie to rozumiem, golfy potrafią spalić swoje. Chłopaki mieszkają w górach, więc napęd jest bardzo potrzebny. Samochód sprowadzili do Polski z Austrii. W naszym kraju jest on bardzo rzadko spotykany. Brat Wicka wycenił go na 22 tysiące złotych. No i to tyle.
Dostałem jeszcze info od Wicka, że dodał mnie na Snapie, także bardzo za to dziękuję. Oczywiście każdego zachęcam do dodania mnie na Snapie, na Instagramie oraz dołączajcie do grupy na Facebooku. Osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem golfów, niemniej ten egzemplarz oczywiście przypadł mi do gustu. Daję 8 na 10. Kolejną osobą jest użytkownik o nicku Skyfire. Oczywiście serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Zaprezentowany samochód to samochód taty mojego widza. Marka auta to Opel Astra, rocznik 2017. Koni ma 150, przebiegu 12 tysięcy. Pali 10 litrów paliwa. Nie wiem, czy mam w tym momencie coś dodawać od siebie, czy nie. To koniec opisu mojego widza, także jestem troszeczkę zniesmaczony. Prosiłem, aby wysyłać dłuższe opisy, wtedy ocena jest znacznie, znacznie wyższa, a taka Asterka wygląda naprawdę przepięknie i zasługuje na wysoką ocenę. Mogę dodać jedynie tyle, że Opel Astra z tego roku bardzo mi się podoba i również widzom na lewie bardzo przypadł do gustu. Mega agresywny design, a zarazem mega sportowe auto. Widać, że w środku też dosyć nieźle wyposażony, ale nie wiemy tak naprawdę, jakie konkretnie ma wyposażenie. Z bólem serca, ale muszę być sprawiedliwy, daję ocenę 6 na 10. Ostatnią osobą tego zestawienia jest Hubert. Hubert, oczywiście pozdrowanka dla Ciebie. Hubert wysłał nam dwa samochody. Pierwszym autem jest BMW E34 530i, 188 koni mechanicznych to jego moc, a jest ono z 1988 roku. Auto to jest typowo weekendowe, tudzież zlotowe. Głównie chodzi tutaj o spalanie, ponieważ w mieście potrafi spalić 20 litrów na 100 km, a w trasie 10 litrów. Jest w bardzo dobrym stanie, a nawet idealnym, jeżeli chodzi o stan techniczny i bez rdzy, co jest bardzo ważne. Do tego przeszło ono kilka modyfikacji, na przykład zmieniono końcowy wydech na przelotowy. Hubert dodaje, że nie ma co tutaj dużo mówić, czuć po prostu klimat lat 90., a do tego nie można nią przejechać niezauważonym po mieście. Dodaje, że jadąc tym samochodem każdy na niego zerka lub czasem widuje się, gdy auto stoi zaparkowane i jak ludzie robią mu zdjęcia. Przepiękny samochód, zachwycaliśmy się nim tak naprawdę na live'ie, nie wiem czy na nim byłeś, ale uważam ja i moi widzowie, że naprawdę czuć tutaj klimat, o którym wspominasz i ta sceneria również dobrana bajecznie. I jeszcze bym zapomniał, posłuchajcie jak to auto brzmi. Przejdźmy sobie jeszcze do drugiego auta. Jest to BMW E60 530D, 231 koni mechanicznych i 500 Nm. Auto bardzo bogato wyposażone. Jest ono z 2006 roku. Głównie służy do jazdy na co dzień, po mieście i w trasy. Spalanie na trasie około 5 do 6 litrów, w mieście od 9 do 10. Jest bardzo wygodne i dobrze się nim podróżuje i jak pisano, bogate wyposażenie daje radę. Uważam, że z opisu tyle wystarczy. Chciałbym jeszcze od siebie powiedzieć, jakie auto zasługuje na ocenę 10 na 10. W tym momencie przelatują Wam zdjęcia, także macie na czym oko zawiesić, a żeby dostać ocenę 10 na 10, w skrócie. Na pewno musicie wysłać więcej niż 5 zdjęć, na pewno musicie wysłać długi opis i na pewno nie możecie pójść na łatwiznę. Jeżeli myślicie o wysokiej ocenie, wyjedźcie samochodem gdzieś z domu, zróbcie zdjęcia w jakiejś ciekawej scenerii. To na pewno będzie rzutowało na Waszą ocenę i to z dodatkiem na Waszą korzyść. Pamiętajcie, że absolutnie w serii samochodów, motocyklów czy rowerów moich widzów nie liczy się cena pojazdu, tylko inwencja twórcza. Ktoś może mi wysłać Lamborghini o wartości 2 milionów złotych i dostać ocenę 1 na 10, a ktoś nieźle odpicuje i porobi niezłe zdjęcia swojego malucha za 200 zł, który dostanie ocenę 10 na 10. Ostatnim punktem, który podwyższy Wam ocenę, jest coś specjalnego. Na przykład w tym przypadku był to dźwięk silnika. Hubert swoje zdjęcia zrobił w fantastycznej scenerii i spełnił tak naprawdę wszystkie warunki. Zasługuje on w mojej opinii na pierwsze 10 na 10 w historii całej serii. To wszystko w tym odcinku. Oczywiście z ocenami możecie się nie zgadzać, podawajcie swoje w komentarzach. Ja staram się być najbardziej skrupulatny jak mogę i oceniać wasze samochody najbardziej sprawiedliwie jak umiem. Czasem mi właśnie piszecie w komentarzach, że ktoś wydał za swój rower czy samochód 500 tysięcy złotych, a dostał ocenę 6 na 10. Po prostu zasługiwał na to w mojej opinii. Piszcie, co wy sądzicie. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia.